kucharzy z najlepszych restauracji w Polsce swoje umiejętności, wyczucie smaku i estetyki na talerzu prezentowali podczas pierwszych Mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jeziora w hotelu Atut w Licheniu Starym. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, Stowarzyszenie Kucharzy Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Kucharzy i Cukierników regionu zachodniopomorskiego oraz Hotel Atut. Hodowla jesiotra w Wielkopolsce posiada już kilkunastoletnią tradycję. Z tego, co się orientuję, rozwija się z powodzeniem. No jest to alternatywa, jest to powiedzmy coś, co możemy również pokazywać, czego możemy się szczycić. Kawior i jesiot, poza tym, że jest w dużej mierze podmiotem czy przedmiotem literackim, jest rzeczywistym produktem, który można wychodzić na rynek. No a to powiedzmy tak, tego typu mistrzostwa to doskonały pomysł na promocję, na wypromowanie tego produktu, o którym mówimy, że mało ciągle jeszcze o nim wiemy. Pierwsze eksperymentalne próby produkcji jesiotra rozpoczęły się od ówczesnego Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Gosławice. Ja akurat wtedy byłem dyrektorem Gosławic, wtedy Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Gosławice. I te próby rzeczywiście się zaczęły już wtedy. Potem nastąpił pewnego rodzaju rozbrat z jesiotrem. Moi następcy nie widzieli potrzeby trzymania jesiotra. I powstał pomysł stworzenia nowego gospodarstwa prywatnego, gdzie spółka zainwestowała w budowę stawów, zainwestowała w rozwój, sprowadzanie i odchów najpierw na ten materiału zarobieniowego jesiotrów, a później już teraz po rozbudowaniu robimy tego większej ilości. Mistrzostwa Polski to okazja do promowania tej ryby. Popromować i pokazać również Państwu produkty polskie. Trafiło na jesiotra, bo mamy tutaj wspaniałą hodowlę jesiotrów w Polsce. Warto pokazywać ją na arenie polskiej, ale również na arenie międzynarodowej, bo jak Państwo słusznie zauważyli, są tutaj kucharze również z zagranicy. Regulamin stanowi o tym, że kucharz w ciągu 90 minut, zespół kucharski, składający się z dwóch kucharzy, muszą wykonać potrawę z jesiotra, wykorzystując trzy źródła ciepła. Obojętnie jakie tutaj źródła ciepła panowie sobie zastosują i jakie techniki zastosują podczas tworzenia dania, to już jest ich rola. Muszą w ciągu tych 90 minut właśnie wykonać 7 jednakowych potraw z jesiotra i 7 jednakowych potraw z czekolady i specjalnej śmietanki spożywczej roślinnej dymki. Przygotowujemy jesiotra na sosie z ostrych i z pierożkiem takim ravioli z wątróbką wędzoną i do tego będzie skorzonela obtoczona w rukoli smażonej. Przygotujemy jesiotra z taką panierką na ratatouille z pire truflowym i marchewką. No i tam dżoła i takie. Walory smakowe, wrażenia estetyczne oraz kompozycja potrawy to kluczowe kryteria oceniane przez komisję degustacyjną. Walorów albo punktów do oceny jest bardzo dużo. Myślimy o tym, żeby dobrze ocenić same kwestie przygotowania. Mówimy tutaj o kwestii czystości pracy. Tu już widzimy różnicę na początek. Później wszystko to, co dostajemy na talerzu. Tak? Oczywiście panowie technicznie oceniają kwestie samych warunków technicznych. W sensie tego, jak wszystko było przygotowane, czy to zgodnie z sztuką kulinarną, jest zgodnie ze sprawami kucharskimi. Ja, ponieważ jestem cukiernikiem, bardziej będę się skupiał na estetyce na talerzu. Na deser będzie czekolada, w której będzie miętowa panna cotta. Wykorzystanie produktów spożywczych i odpowiednich technik kulinarnych weryfikowała komisja techniczna. Przede wszystkim zachować czystość, porządek i mieścić się w kanonach po prostu kulinarnych. To, co obowiązuje na całym świecie. Muszę wiedzieć, jakie czynności wykonywać po kolei, jak serwować te dania w należyty sposób, czyli nie mogą brudnymi rękoma dotykać czystych talerzy. Tak? No to wszystko jest bardzo, bardzo ważne i składa się na końcową ocenę. Każdy talerz musi wyglądać perfekcyjnie i odsłaniać niezwykłe doznania smakowe. Wygląd, aranżacje, potrawy, smak, dobór, odpowiedni dobry składników. Pierwszy jest zapach. Sprawdzaliśmy zapach. Pachnie prawidłowo,
A teraz sprawdzimy, czy wszystko jest tak doprawione, jak powinno być, czy tekstury są prawidłowe, czy dobór jest produktów taki, jaki powinien być i czy coś nas w ogóle zaskoczy tutaj. Sam jesiot, jeżeli jest świeży, nie pachnie. Ma bardzo, bardzo taki neutralny zapach, więc tutaj możemy nadać jemu jakiekolwiek zapachy, jakiekolwiek smaki. On chłonie to wszystko. Przygotowane potrawy wyróżniają się wyjątkowym doborem składników i estetyką podania. Szykujemy jesiotra marynowanego w burakach na pire selerowym. Dania są bardzo ładnie podane, więc to wyróżnia tą degustację. Te dania przygotowane przez tutejszych kucharzy od dań, które możemy spotkać w restauracjach. Prawdziwy kawior pochodzi z jesiotra, podkreśla profesor Ryszard Kolman. Nazwę kawior można używać jedynie w przypadku przetworzonej ikry ryb jesiotrowatych. Przy czym to może być ikra pobierana zarówno w sposób tradycyjny, o czym mówiłem na wykładzie, jak i przyżyciowo. Ale to dotyczy jedynie jesiotrów. Natomiast można używać nazwy kawior w przypadku innych gatunków ryb, tylko wtedy mówimy kawior łososiowy, kawior z ikry szczupaka, a w przypadku ryb jesiotrowatych już nie trzeba dodawać, z czego on jest. Kawior to produkt ekskluzywny, mówi Tomasz Gęs. Ten, pochodzący z jesiotra, jest źródłem wielu cennych właściwości. Kawior z jesiotra dlatego, że jest to kawior najlepszy, najbardziej złożony, najbardziej skomplikowany pod względem smaku i posiadający najwięcej właściwości bardzo cennych, bardzo docenionych przez koneserów na całym świecie. I to właśnie odróżnia ten kawior od produktów często sprzedawanych pod nazwą kawior, ale będących czymś zupełnie innym, będących po prostu ikrą ryb innych, albo nawet produktami, które nie mają nic wspólnego z rybami produkowanymi na bazie jakiejś żelatyny bądź innych tego typu produktów, które po prostu kawior mają udawać. Hotel Atut był współorganizatorem kulinarnych zmagań. Najlepsze potrawy wyłonione podczas mistrzostw restauracja wprowadzi do menu. Jesteśmy jedynym hotelem w tak bliskiej okolicy takich łowisk i hodowli jesiotra, więc jest to specjalny dla nas rejon i specjalnie dla nas potrawy są przyszykowane właśnie przez najlepszych kucharzy. Mistrzostwa wyłonią najlepsze potrawy dnia i to będzie wprowadzone do naszego menu na stałe, więc serdecznie wszystkich zapraszamy na degustację najlepszych dań z kawiora i z kawiora jesiotra. Desery są serwowane, przygotowywane na bazie śmietany firmy Debik, więc te jak najbardziej też się znajdą u nas w menu na stałe. Od 3 tygodni hotel tu stał się obiektem 4-gwiazdkowym, stąd też nasza ekskluzywny event mistrzostw i taka zmiana menu na nieco wyższy standard i jeszcze lepsze jedzenie. Wysoki poziom i bardzo wyrównana walka. Tak rywalizację ocenia ekspert kulinarny Krzysztof Gawlik. Muszę szczerze powiedzieć, rzadko się to zdarza na konkursach, że aż jednym punktem różnią się drużyny zwycięskie. Zazwyczaj ta punktacja jest bardziej zróżnicowana. Natomiast tutaj jury, no, z tego wynika, że było dosyć zgodne co do oceny zawodników i zaledwie jeden punkt. Jeden niewielki punkcik zaważył, że ktoś zajął drugie, a nie pierwsze miejsce. Jesiotr to bardzo wymagająca ryba. Tak oceniają ją finaliści, kucharze z jednej z ostruckich restauracji. Głównie stawialiśmy na smak. No i trenowaliśmy, łączyliśmy te smaki, zawarliśmy wszystkie 4 smaki podstawowe, słony, słodki, kwaśny, gorzki, zarówno w daniu głównym, jak i w deserze. Mieliśmy te wszystkie smaki zbalansowane, liczyliśmy na to, że ktoś doceni to, co zrobiliśmy. Tak się stało. Przy okazji konkursu była możliwość zapoznania się z ofertą niektórych firm o profilach gastronomicznych. Pojawił się producent wyrobów gastronomicznych w oparciu o surowiec nabiałowy. Szczycimy się tym, że naszej śmietany nie można zważyć. Mimo użycia na przykład soku z cytryny czy alkoholu wysokoprocentowego można zrobić doskonały sos, a jednocześnie zawsze ten sos wychodzi całkowicie jedwabisty i jednorodny, także jest nie do zważenia. Mamy taką niepisaną umowę z naszymi klientami, czyli z szefami kuchni czy z cukiernikami, że wszystkie nasze produkty są tylko i wyłącznie do użytku profesjonalnego. Można było również zasmakować specjalnie przyrządzonych warzyw. Prezentujemy dzisiaj produkty gotowane metodą sous vide.
produkty gotowane na parze. Dawid przygotowuje tutaj fizycznie dania. Dla rzeczy naszych gości przygotowaliśmy pire z zielonego groszku. Jest to produkt na pire z zielonego groszku 100% warzyw. Salsefia, bób, również warzywa sous vide, takie jak marchewka czy buraczki. Owoce egzotyczne stają się coraz bardziej popularne, podkreśla Natalia Lewandowska. Mamy owoce longanu, czyli taka rodzina litchi. Smakuje podobnie do winogrona zanurzonego w rumie, więc bardzo ciekawy, oryginalny smak. Mamy owoc kiwano, czasami zwany melano, odmiana melona, który przypomina troszeczkę w smaku słodkiego ogórka. Zresztą ma taką konsystencję pesteczek, jak przejrzały ogórek. Owoc pitahai, który mamy tutaj również rozkrojony do degustacji, smakuje podobnie do kiwi, natomiast jest delikatniejszy w smaku. Za to swoim wyglądem przebija zdecydowanie większość owoców dostępnych na rynku. Mamy świeże figi, mamy mangostin, bardzo ciekawy owoc, który jest uważany za jeden z najzdrowszych owoców świata. Zawiera bardzo dużo antyoksydantów, także jest polecany osobom chorującym na raka, o obniżonej odporności. W smaku słodziutki, konsystencja taka trochę galaretowata. Bardzo ciekawie wygląda w przekroju, bo jak ząbki czosnku, także fajny owoc. Mamy mini kiwi, które jest hitem teraz na rynku, bo to kiwi, które możemy zjeść ze skórką. Także nie ma obierania, nie ma włosków gryzących po języku. Bardzo ciekawy owoc. Mamy kumkwat, które już stają się popularne, pojawiają się nawet w marketach. To taki cytrus jadalny ze skórką. Coś pomiędzy pomarańczem a cytryną. I co ciekawe, skórka jest tutaj najsłodsza, a to wnętrze jest właśnie kwaśne i fajnie to się komponuje. Mamy bardzo ciekawe owoce, warzywa, przepraszam. Warzywo manioku, kasawa, z tego robimy tą słynną mąkę tapiokę. W Europie mamy dostępne dwie odmiany, gorzką i słodką. My sprzedajemy tylko słodką, ponieważ w gorzkiej podobno można znaleźć cyjanek. Także ryzyko jest spore. Świeże korzenie chrzanu, mamy rzepę, topinambur, który jest teraz hitem na rynku. Pierwsze miejsce otrzymuje team Krzysztof Gradziewicz oraz Wojciech Żółtowski. Wielkie brawa. Jedną z idei tego wydarzenia kulinarnego jest wzrost świadomości oraz chęć spożywania tej iście szlachetnej ryby.